Flickr Simulatorze pojawiło się nowe jajko z okazji 100 milionów wizyt i naprawdę powiem wam, że są tutaj mega, mega mocne pety, zresztą zobaczcie sami, tutaj jest na tego bardzo mała szansa, tutaj na tego jest 4 razy mniejsza, a na Secreta, no wiadomo, jest mega, mega mało, ale tutaj też są inne ciekawe pety z tego co widzę, w sumie prawie każdy wygląda spoko, tutaj ten jedynie słabo wygląda, tak nie wiem, jakoś dziwacznie. No i oczywiście też pamiętajcie, łapce w górze i subskrypcji, bo lecimy po 30 koła, a tymczasem zobaczmy w ogóle, jak te pety wyglądają. Na razie może w sumie te będę usuwać od razu, bo jakby szkoda marnować czasu, żeby otwierać takie słabe pety, bo one na pewno będą gorsze, ale powiem wam, że całkiem nieźle wyglądają te pety, nawet te słabe. Może jedynie ten tutaj słabo wygląda, ale reszta wygląda całkiem nieźle, no jak na razie nam lecą słabe pety. W sumie nic ciekawego, żaden rare mi nawet nie chce polecieć, dajcie chociaż rara, no, bo mamy jakiegoś epika, dobra, nie jest źle. Jeszcze żeby jakiś poleciał, bo chcę zobaczyć, jak te początkowe wyglądają, bo jakby wiadomo, tych tutaj będzie ciężko wydropić, ale te początkowe może nam się uda wydropić. W ogóle tutaj też jedną śmieszną rzecz zauważyłem, zobaczcie na tego gościa, który jest top 3, gościu sobie na klacie zrobił screena swoich najlepszych petów, tu chyba jest pet za top 1. Tu jest Secret, z tego co mi się wydaje jakiś, to tutaj na pewno jest pet za top 1, więc no był top 1, ale dosyć śmieszne, że sobie na klacie screena walnął swoich najlepszych petów. Dosyć oryginalna koszulka, nie powiem. A właśnie, czemu ja w ogóle tutaj na tym spawnie zakichanym otwieram? Idziemy na ostatnią mapkę, bo na ostatniej mapce jest boost razy 13 tysięcy. I w takim razie tracę mega dużo kliknięć otwierając na tej początkowej mapce. No i tutaj od razu będzie lepiej, bo nie będziemy tracić tych kliknięć. O i przy okazji wyleciał nam ten epik. Chcę zobaczyć tego epika, bo ten epik wygląda strasznie podobnie jak mój Secret. Znaczy zaraz zobaczymy, czy wygląda podobnie jak mój Secret, tylko muszę wiadomo sobie pozdejmować te wszystkie pety. A i w ogóle też inna rzecz, bo jak widzicie, mam sporo tych starych legend, które dalej są mega dobre, więc też będziemy musieli je przerobić goldów. Tak samo mam dużo, jeszcze jednego rainbowa sobie zrobimy i z tego co mi się wydaje jeszcze w maszynce mam. Ale zanim to wszystko, to sobie zobaczmy, jak te nowe pety wyglądają w ogóle. No i na pewno wiem, że te nowe pety są mega słabe, przynajmniej te początkowe, bo muszę scrollować i dopiero tutaj znalazłem te pety. Dobra, załóżmy sobie tego, ten jest nowy, ten też jest nowy i w sumie tyle mam. Mogę jeszcze sobie gold założyć wersję gold tego peta. No i zobaczmy, jak one wyglądają. I powiem wam, że ten wygląda fajnie. Taki prosty, taki malutki dosyć. Myślałem, że większy będzie, bo ten mój Secret jest większy, ale też mój Secret wygląda podobnie. No i ten za 100 milionów epic drugi wygląda w taki sposób. Też w sumie fajnie wygląda. W ogóle porównajmy tego mojego Secreta do tego tutaj malutkiego, bo wydaje mi się, że takiego samego modelu użyli, co w tym Secrecie, tylko po prostu w mniejszej, w dużo, dużo mniejszej skali. Oj, tutaj jest ten mój Secret i on wydaje mi się, że właśnie wygląda podobnie. No i użyli tego dokładnie tego modelu Galaxy Core, tylko po prostu inny kolorek i w dużo mniejszej skali, ale dobra, z powrotem odkładam tego Galaxy Core, żeby go przypadkiem nie usunąć, bo ogólnie ten Galaxy Core jest warty 500 tokenów, a więc 500 robuxów jest warty. Dzisiaj w ogóle też chciałbym się potrajdować, tylko no wiadomo, musimy jakieś lepsze pety zdobyć, bo na razie nie mam za bardzo z czym się trajdować. Dobra, ale ja chwilę sobie potwieram te jajka, bo chciałbym jeszcze tego peta dropnąć, zobaczyć, jak ma staty, czy w ogóle opłaca się go dropić, czy po prostu zostawić lepiej na noc te 3, a więc widzimy się, jak już sobie dropnę tego peta. I w sumie poszło to dosyć szybko i ten pet na goldzie daje 12 trylionów, a więc jest mega słaby. Jedynie możemy sobie go zobaczyć, jak on wygląda. I on jest tutaj, no wygląda fajnie, nawet spoko to wygląda. Taki no normalny pecik, nie jest niczym specjalnym, ale dobra. No to w takim razie muszę sobie trochę pootwierać tutaj te dwa pety, żeby wydropić chociaż tego jednego peta, żeby zobaczyć, jak on wygląda po prostu. I w sumie mieliśmy dość dużego farta, bo naprawdę szybko poleciało mi to trofi. Chyba to słabsze mi poleciało z tego, co mi się wydaje. To słabsze mi poleciało, na której jest 0,004%. Ale jestem ciekaw, jak to trofi wygląda. Załóżmy sobie to trofi, tylko muszę zdjąć oczywiście moje pety i to jedno założyć. No i to trofi wygląda w taki sposób. Jest trochę mniejsze niż te poprzednie, z tego co mi się wydaje. Takie tutaj węższe. W sumie możemy zobaczyć, jak wyglądały te poprzednie. Znaczy w sumie to dwa poprzednie, bo niestety te za 50 milionów sobie usunęłem. No ale to za 75 wygląda w taki sposób. No i to jest mniejsze, zdecydowanie mniejsze. To mi się podoba bardziej, bo właśnie lubię takie kolory, jak to trofi ma za 100 milionów, a więc to dla mnie jest lepsze. Pomimo tego, że jest trochę mniejsze. Jeszcze możemy sobie założyć dla porównania to trofi za 20 milionów. Gdzieś chyba je mam jeszcze. No chyba, że też usunąłem. Nie, dobra, tego za 20 milionów nie usunąłem. No to za 20 milionów wygląda zdecydowanie najgorzej. Tutaj naprawdę się starają, ale tutaj widać, że jeszcze mieli jakieś braki, jeżeli chodzi o tworzenie tych modeli petów. Dobra, ale teraz zakładam moje najlepsze pety i teraz musimy przerobić sobie te wszystkie pozostałe legendy, bo trochę ich mam. I na samym starcie możemy sobie zrobić od razu rainbowa kolejnego skraftowanego. A więc już się będziemy mieć 6 rainbowów z tego, co mi się wydaje. Dokładnie tak, mamy 6 skraftowanych rainbow mityków, a więc myślę, że całkiem nieźle. Jeszcze tutaj mamy kolejne chyba. Tutaj mamy 5 rainbowów, a więc mamy 11 rainbow mityków. A więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. A więc załóżmy sobie te wszystkie mityki i czy mam full team. Mam full team, bo 10 petów można mieć i jeszcze jednego mam na sprzedaż. W sumie to dwa mam na sprzedaż. A więc myślę, że tradowanie dzisiaj może być dość ciekawe. A jeszcze teraz muszę sobie to wszystko poprzerabiać tutaj, a więc
więc ja sobie to wszystko przerobię i widzimy się, jak już to wszystko przerobię. Zobaczymy, ile tego będzie finalnie. I finalnie mamy 4 dodatkowe goldy, czyli będziemy mieć 2 dodatkowe rainbowy. I nie wiem, szczerze mówiąc, co zrobię z tymi rainbowami. Prawdopodobnie je sprzedamy, bo taki jeden rainbow chodzi jakieś 150 tokenów teraz, czyli 150 robuxów, albo może 200, coś takiego, 150-200, później się tym potrajdujemy na Trading Plazie, ale teraz zostawiłbym tutaj otwieranie tych jajek na całą noc i zobaczymy, ile uda mi się wydropić tych tutaj trofi i może tych rzadszych, kto wie, zobaczymy. A więc widzimy się za jakieś 8-10 godzin i powiem wam, że trochę nam tego wyleciało. Wyleciało nam 3 te lepsze pety, to nie jest trofi, ale to jest jakiś inny pet, który też wygląda fajnie, zaraz zobaczymy. No i wyleciało nam te trofi, chyba 3 trofi nam wyleciało z tego, co mi się wydaje. Ale załóżmy sobie tego lepszego peta i w sumie to trofi też załóżmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Który pet jest lepszy? To jest tak jakby, nie wiem, oko? Powiem wam, że fajnie wygląda. Chyba bardziej mi się podoba właśnie to oko niż to trofi. I ogólnie też znalazłem taką tabelkę i według tej tabelki to oko jest warte 350 tokenów, a trofi jest warte 200 tokenów. A więc jestem ciekawy, czy uda nam się cokolwiek zarobić na Trading Plazie. Pójdźmy sobie na Trading Plazę właśnie i mam nadzieję, że uda nam się chociaż w jakiejś normalnej cenie sprzedać to trofi albo tego drugiego peta, bo powiem wam, że czasem na Trading Plazie jest naprawdę ciężko normalną ofertę dorwać i ludzie takie słabe oferty dają, że to się płakać chce. Dobra, zobaczmy, jakie tu są osoby, bo to jest najważniejsze, bo jak takie są nuby właśnie tutaj, że gościu biega sobie z jakimś rebirw petami, no to nie ma sensu nawet na tej Trading Plazie pisać. No i powiem wam, że na tej Trading Plazie są same słabe osoby, a więc ja tu nawet nie będę pisał, bo to nie ma kompletnie sensu. Dobra, i tutaj jest lepsza Trading Plaza, tutaj nawet są goście, którzy też mają te pety. Gościu ma nawet 2 takie same jak ja, a więc tutaj może coś da się zarobić. Dobra, to napiszmy, że sprzedam tego lepszego peta na początku i napiszmy w taki sposób i zobaczmy, czy ktoś się zgłosi, czy zgłoszę się z jakąkolwiek normalną ofertą. Dobra, powiem wam, że poddaję się jednak. Siedzę na tej Trading Plazie od 40 minut i od 40 minut same takie skamerskie oferty dostaję, że nie wiem, gościu mi daje jakieś takie tutaj dzwoneczki za peta, który jest warty 100 razy tyle. A więc zrobimy to inaczej. Napiszę na Discordzie i sprzedamy te pety normalnie przez Discorda, bo jednak ta Trading Plaza jest ciężka. Wtedy mieliśmy farta, że nam się udało tego peta sprzedać po takiej cenie. I dobra, udało mi się znaleźć gościa, który kupi ode mnie 2 te lepsze pety za 200 tokenów. Ta tabelka, którą wam pokazywałem wcześniej, jest nieaktualna, już cena mocno spadła tych petów. Ludzie nawet po 75 to sprzedają, a więc no to nie jest wcale taka zła oferta, 200 tokenów padło i szukam kolejnego klienta, bo jeszcze trochę tego mam. I udało znaleźć się kolejnego klienta, ten kupuje ode mnie 4 trofi tego jednego lepszego za 400 tokenów. Tutaj może ciutkę nieopłacalna dla mnie to jest oferta, ale od razu wszystko kupuję, więc spoko. I za te wszystkie pety zarobiłem 600 tokenów, jak tutaj widzicie, czyli tak jakby zarobiłem 600 robuxów. I spytacie się, co można zrobić z tymi tokenami, można z nimi zrobić dokładnie to samo, co z robuxami. Czyli na przykład wchodzicie w sobie w shop, powiedzmy chcę sobie kupić boosta na laka, klikam sobie tutaj, tak jakbym miał kupić za robuxy, klikam sobie tutaj i tutaj mogę sobie wybrać tokeny i sobie kupujemy za tokeny. No i w tym momencie mamy laka na 5 godzin, tak naprawdę za darmo, nie wydając kompletnie nic w tej grze. No ale w tym odcinku to będzie na tyle, mam nadzieję, że wam się podobał i do następnego.